Wodonaczy jest to objaw polegający na poszerzeniu układu kielichowo-miedniczkowego, czyli układu zbiorczego nerki, które jest spowodowane zablokowaniem odpływu moczu. Taka blokada w odpływie moczu może być oczywiście wrodzona, może być też mechaniczna u starszych pacjentów wynikająca z kamicy na przykład i zablokowaniem drogi odpływu moczu schodzącym kamieniem. Natomiast u pacjentów pediatrycznych najczęściej mamy do czynienia z tak zwanym wrodzonym wodonerczem. Wrodzone wodonercze jest to kolejna wada układu moczowego, jedna z częstszych wad, która występuje u pacjentów nawet już w okresie prenatalnym. Taki idealny wiek u pacjenta do zdiagnozowania wady układu moczowego w okresie prenatalnym stanowi około 28 tydzień ciąży. I już u tych pacjentów możemy stwierdzić, że potencjalnie noworodek, który się urodzi, będzie miał do zdiagnozowania, potwierdzenia wadę układu moczowego. Samo zablokowanie odpływu moczu w układzie moczowym może odbywać się na trzech poziomach. Na poziomie połączenia moczowodu z miedniczką, czyli to jest tak zwane przejście miedniczkowo-moczowodowe, na poziomie połączenia moczowodu z pęcherzem moczowym oraz na poziomie cewki, czyli to są pacjenci, którzy mają rozpoznaną tak zwaną wrodzoną zastawkę cewki tylnej. W zależności od pacjentów mogą być to wady jednostronne bądź obustronne. Klasyfikacje przedstawiają pacjentów w zależności od stopnia poszerzenia miedniczki w wymiarze przedniotylnym. Wymiar nieprawidłowy wynosi około 1 cm. Wszyscy pacjenci ze zdiagnozowanym poszerzeniem miedniczki w wymiarze przedniotylnym powyżej 1 cm mają rozpoznane wodonercze. W zależności od poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego noworodka musimy diagnozować w pierwszych dniach życia bądź w pierwszym miesiącu życia. Najczęściej wykonywane jest kontrolne badanie ultrasonograficzne, w zależności od którego będziemy się decydować na kolejne kroki diagnostyczne. Tą diagnostykę możemy przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych bądź w warunkach szpitalnych. Wszystko zależy od stanu naszego pacjenta. Do decyzji odnośnie zabiegu operacyjnego posługujemy się funkcją nerki, czyli oceną funkcji nerki w badaniu scyntygrafii bądź w badaniu urografii rezonansu magnetycznego. Do podjęcia decyzji odnośnie zabiegu operacyjnego łączymy wynik badania ultrasonograficznego oraz badanie dające nam obraz, jak ta nerka funkcjonuje. Jeżeli nerka funkcjonuje w sposób nieprawidłowy, czyli spada nam funkcja nerki w badaniu scyntygraficznym czy w badaniu urografii rezonansu magnetycznego, wówczas być może pacjent będzie wymagał zabiegu operacyjnego. Mówię z rozmysłem być może, ponieważ jest bardzo duża grupa pacjentów, która będzie mogła być tylko obserwowana w warunkach ambulatoryjnych, czyli będziemy wykonywać kontrolne badanie ultrasonograficzne, a tylko część pacjentów, szacuje się, że około 30-40% będzie wymagało zabiegu operacyjnego. Zabieg operacyjny u pacjentów z wadą połączenia miedniczkowo-moczowodowego polega na wycięciu tej przeszkody oraz wytworzeniu nowego zespolenia miedniczkowo-moczowodowego. U małych pacjentów zabiegi operacyjne wykonujemy najczęściej metodą otwartą, natomiast u większych pacjentów wykonywane są zabiegi metodą laparoskopową. Klaudia Korecka, chirurg dziecięcy i urolog dziecięcy. Zapraszamy Państwa do naszej poradni celem oceny kontrolnej układu moczowego Państwa dzieci.